Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z gry Happy Wheels. Od razu mówię sorry za sąsiada, który w coś napierdala obok przeza ścianą, ale tak lubią widocznie, więc nie przejmujcie się tym. Jak zawsze zagramy kilka najlepiej ocenianych mapek, więc przechodźmy do gry. Dobra, pierwsza mapka na dzisiaj to Pogo Challenge, czyli coś, co lubię najbardziej. I o co w tym... Aha, nie wiem w sumie jak miałbym to zrobić, bo... Tak czy siak one w nas uderzą. Chyba, że właśnie zrobimy coś takiego. Ale one, zobaczcie, nawet nie reagują na to. Tutaj na górze jest napisane, że tip, try jumping over here, czyli że powinniśmy tam spróbować wskoczyć. Ale coś nie idzie. Nie wiem w sumie, jak tam miałbym wskoczyć. O, może teraz? Raczej nie. Aha! Okej, okay, udało się, chociaż nie wiem w sumie, czemu to się udało, bo nie żyłem. Ale to było mądre, bo odbiło nas od góry i przelecieliśmy. Spróbujemy raz jeszcze. O, widzicie? O, i teraz świetne. To było mądre, to było fajne, więc było spoko. Okej, kolejna mapka Pogo Man and Gun 2, czyli druga część mapki Pogo Man and Gun. Nie wiem w sumie, o co chodzi w tej mapce, ale widać już, że jest ciężka. A gdyby... Ciekawi mnie, co jest tam w tym. Aha, wygrałem. Ale to było całkiem spoko, co tutaj zrobiliśmy. No, i to się nazywa mistrzostwo tej gry. Po prostu idealnie, idealnie. Original Spikefall, czyli oryginalny Spikefall. Zobaczymy. Wow. Okej. Myślałem, że oryginalny to, że pierwszy, ale to chodzi o to, że jest ciekawy bardzo i taki niespotykany. No i na razie wszystko wychodzi. Aha, już? Co tu więcej mówić? Jestem pro, udało się, brawo. Stair Survival, czyli pewnie coś jak Battle Run, tylko że ze schodami. Musimy przeżyć jazdę po schodach, co już chyba nam się nie uda zbytnio. Jeszcze jedzie... O, już chyba nie jedziemy. I jak tu spaść na to? Tylnym kołem? Nie, przednim kołem spadłem. Dobra, spoko, jadę dalej. Uuu! Czyli trzeba po prostu tak się... no i nie, Timiego nam zabrało. Ale udało się. Dobra, spróbujemy raz jeszcze i teraz tylko muszę wykminić, jak spadać na to, żeby dobrze było. Uuu, ale nam wyjebało Timiego, czy jak on się nazywa. Chyba już się nie uda. Udało się, ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Dobra, lecimy jeszcze raz. Jak spaść na przednie koło spadnie? Uuu! Patrzcie, może się uda. Rękę nam urwało, ale dalej jesteśmy z dzieckiem. Niech będzie, że wyszło. Okej, kolejny poziom to Battle Run Master, czyli jesteśmy mistrzami Battle Runa. I tutaj mam narysowane, jakie butelki oznaczają nasz poziom. I jeżeli przejdziemy przez pierwszy, to jesteśmy noobem, potem jesteśmy dobrzy, potem dobrzy, a potem pro. I tu jest napisane, że that my head. Okej, czyli nasze dziecko jest uwięzione i niestety musimy urwać mu główkę. No ale tak trzeba. Ups! Na przednim kole. Prawie wyszło. Dobra, już wiemy, o co chodzi. Oczywiście na Battle Run trzeba jechać na tylnym kole i trzeba być dość dobrze rozpędzonym, tak jak teraz. Tak jak teraz. Easy. To było easy. To było po prostu easy. Kolejna mapka to Escape the Ship, czyli uwolnij się, ucieknij ze statku. Witaj, sierżancie. Musisz uciec ze statku takiego wojskowego, ale wszędzie są źli faceci i jeżeli chcesz, znaczy, że musisz stąd wydostać się żywy, a jeżeli chcesz mieć mały challenge, to musisz też, twoje dziecko też musi pozostać żywe. Okej, myślę, że chcemy oczywiście challenge. No i dwóch naraz załatwiliśmy. Tylko, że tutaj leżą właśnie takie rzeczy typu... Come on! Okej, wyrzuciliśmy jego bronię. Na razie idzie wszystko po naszej myśli. Tak czy nie? Tak. Mine deck, okej, czyli jesteśmy już na samym szczycie, ale strzelają do nas ci. No come on, what? Udało się. Myślę, że przeżyliśmy, bo co z tego, że każdy z nas miał kilka... No ale to nie dało się chyba obronić przed tym. Spróbujemy raz jeszcze. Okej, no i teraz będzie problem, bo nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby uciec przed tymi strzelającymi rzeczami. Dobra, chyba się nie dał uciec przed tymi strzałami, więc uznajmy, że poprzednie zwycięstwo było całkowicie legalne, więc przechodźmy dalej. Okej, kolejna mapka nazywa się Lamborghini i jak widać, kierujemy Lamborghini.
i wygląda to naprawdę super. Nie wiem tylko czemu do przodu się jedzie na strzałce w dół, ale no serio, wygląda to prześwietnie, prześwietnie. Tylko o co chodzi w tej mapce? Czy tu jest jakiś challenge? Okej. I wszystko, więc to jest tylko takie testowa mapka, żeby pokazać nam, jak ładnie zrobił Lamborghini i naprawdę wyszło całkowicie spoko, więc good job. Kolejna mapka to Spikefall i musimy skoczyć z wysokości 4300 czegoś, wydaje mi się, że to jest metrów, a taka jest szerokość, ta czerwony pasek to jest szerokość, która będzie na samym końcu już. Więc okej, wydaje się takie niezbyt trudne. Na Spikefallu trzeba spadać blisko pierwszej krawędzi. No i za pierwszym razem, no. Kolejna mapka, czyli Nothing is Impossible, czyli nic nie jest niemożliwe. Też tak mi się wydaje. Ups! Udało się. No i tak to się robi. Coś mnie potem wysadziło na końcu, ale udało się. Sami widzieliście, że było wszystko w porządku, więc... Kolejna mapka nazywa się Can You Win i jak już widzicie... W tej mapce chodzi o to, że mamy pod sobą bombę, która wybucha. Serio? Już? No nie, rozwaliło nas na końcu, ale i tak wygraliśmy, ale ja nie chcę być rozwalonym, więc widzieliście już o co chodzi. Mamy bombę pod sobą, musimy na nią skoczyć i wtedy ona nas wybija i musimy spaść na Victory. Ale już kiedyś podobną rzecz robiliśmy i wtedy była ona bardzo trudna dla mnie, ale tu już za pierwszym razem wtedy się praktycznie udało, widzieliście sami. Ups! Okej, to może być to. Brawo. Kolejna mapka to Battle Run, czyli po prostu zwykły butelkowy jeździec. I to lubimy, więc w tym jesteśmy całkiem spoko, ale nie uda się nam. Auto jest taki długi, takiego długiego jeszcze nie jechałem. Więc może być ciekawy, zobaczymy. Zobaczymy co będzie na końcu. Dobra, jak zawsze na tylnym kole. Teraz idzie, wyśmienicie po prostu. Takie easy to było, easy. Kolejna i ostatnia już mapka na dzisiaj, czyli 98,6% impossible. Chociaż tu jest napisane, że to jest całkowicie possible. Zobaczymy. Na razie nie wygląda ta mapka wcale jakby była jakaś mega impossible. Aha. Już trochę wygląda. Ale tu wydaje mi się, że to mogłoby nam trochę pomóc. Trochę pomogło. Kurde, nie mam pojęcia, jakby to można było zrobić. Wygrałem. Dało się. Było ciężko, dużo razy wtopiłem, bo nie dało się tam po prostu wskoczyć normalnie, bo wtedy te wszystkie harpuny na ciebie skakiwały, a nie da się skoczyć wyżej niż ostatni harpun, więc tak czy siak nie da się tego przeskoczyć, ale była tam ta bomba po lewo, na którą jak się najechało odpowiednią częścią ciała, to cię wysadzała tak szybko, że doleciałeś do Victory. I chociaż w sumie tak nas zabiło, to po prostu doszliśmy do celu przed tym, jak nas zabiło, więc super. Dobra ludzie, tak więc to już by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Ponownie przepraszam też za pukającego sąsiada. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało zbyt bardzo mocno. No i co, to już dzisiaj wszystko, więc trzymajcie się. Pa, pa.